Z okazji jubileuszu dziesięciolecia Gazety Polskiej codziennie wszystkim twórcom, pracownikom i współpracownikom, a szczególnie redaktorowi naczelnemu Tomaszowi Sakiewiczowi, zastępcy Katarzynie Gujskiej, Oldze Doleśniak-Harczuk składam serdeczne gratulacje oraz najlepsze życzenia dalszych sukcesów, szerokiego grona oddanych czytelników oraz satysfakcji ze służby wolnemu słowu i wspólnemu dobru obywateli Rzeczpospolitej. Z okazji dziesięcioletniej rocznicy Gazety Polskiej i klubu życzę wszystkiego dobrego, najlepszego i jeszcze współpracy i zapraszamy zawsze Was do Budapesztu. Ja chętnie Wam bywam i cieszę się, że jesteście. Do zobaczenia. Szanowny panie redaktorze, naczelny Gazety Polskiej codziennie, szanowni redaktorzy tegoż dziennika, który od 10 lat również dociera do Stanów Zjednoczonych. W imieniu klubów Gazety Polskiej Amerykańskiej, mojego klubu filadelfijskiego, Komitetu Smoleńsko-Katyńskiego, innych organizacji patriotyczno-niepodległościowych z okazji tak wspaniałego jubileuszu, jakim jest dziesięciolecie powstania tego wspaniałego dziennika, życzę Wam następnych, w tym przypadku 100 lat, ale właściwie można powiedzieć, żebyście już zostali na wieczność z tak dobrą wiadomością, również i sportową, również i publicystyką, z felietonami, które tam prezentujecie. Jesteśmy Wam bardzo wdzięczni i życzymy wszystkiego najlepszego.